Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Małopolska. Moim i Państwa gościem jest wicestarosta Dębicki, a także kandydat na wójta gminy Dębica, Adam Pieniążek. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana redaktora, witam Państwa. Panie starosta, na początku zapytam, oglądał pan wczoraj mecz Walia Polska, jak wrażenie, jedziemy na Euro? Jedziemy na Euro, super, wielka radość, cieszymy się. Nie oglądałem niestety wczoraj całego meczu, bo no, teraz wracam codziennie dość późno ze względu na okres, w którym jesteśmy, taki kampanijny, także akurat wróciłem dość grubo po 9:00, nie oglądałem całego meczu, ale dzisiaj nadrobiłem karne, bo niestety zasnąłem na karne, natomiast bardzo się cieszę i bardzo gratuluję i reprezentacji i temu, że będziemy mogli kibicować tutaj Polakom na Euro, już niebawem. Pytam o to, bo w tamtym tygodniu na półfinale z Estonią był pan na Stadionie Narodowym, więc dlatego chciałem porównać, jak się ogląda mecz w telewizji, a jak bezpośrednio właśnie na stadionie. No to się nie da porównać, bo atmosfera na stadionie jest po prostu niesamowita. I tak, dokładnie tydzień temu wziąłem całą rodzinę, bo z synem byłem już kilka razy, z bratem, ze znajomymi, natomiast chciałem właśnie zabrać całą rodzinę, córki, żonę, żebyśmy mogli razem kibicować i żeby mogły doświadczyć tego, ja uważam, niesamowitego uczucia, kiedy 53 tysiące akurat na ostatnim meczu ze Estonią śpiewa hymn państwowy, podniosła chwila, ja mam normalnie dreszcze i ciarki, bo za każdym razem to po prostu tego inaczej się nie da opowiedzieć. Fantastyczna atmosfera, a jeszcze wynik, no, który 5-1, po prostu bramka za bramką, także i cała rodzina, i dziewczyny mega zadowolone, także super mecz, super ta atmosfera i nawet te niesnaski związane z powrotem po 4:00 do domu nad ranem, wszystko zrekompensowało, także kibicujemy często, kiedy możemy, a ostatnio, tak jak mówię, kibicowaliśmy rodzinnie. Panie starosto, zmieniając temat, dobiega już końca 5,5-letnia kadencja samorządu powiatu dębickiego między innymi. Jak by pan ją scharakteryzował, ocenił? Takie dwa słowa, które mi się nasuwają jako pierwsze, to bardzo trudna, ale bardzo skuteczna. Tutaj akurat takim przymiotnikiem opisującym najbardziej starostę, zarząd i tą kadencję jest właśnie słowo skuteczne. Trudna, może po kolei. Trudna dlatego, że jedynie początek tej kadencji, rok 2019 był, tak powiem w cudzysłowie, normalny, natomiast już 2020 była pandemia. Mieliśmy przymusową restrukturyzację banku, powiat chwilowo stracił 7 milionów, potem po pandemii była wojna, także tych takich negatywnych wydarzeń, które miały wpływ, no bardzo duży wpływ, ta praca zdalna, nauka zdalna, ograniczenia, pamiętamy wszystko, to był mega trudny czas, natomiast tutaj powiat dębicki uważam, że zdał egzamin i obronną ręką wyszliśmy z tych wszystkich trudności, a skuteczna dlatego, że te wszystkie nasze cele, założenia, z którymi przyszliśmy jako zarząd, jako starosta Piotr Chęciek, wicestarosta Adam Pieniążek i cały zarząd, któremu tu przy okazji chciałbym podziękować, bo to jest również Bożena Osocha, Marek Jaskółka, Andrzej Witek i cała rada, bo to była nasza wspólna praca i też nie możemy zapomnieć o pracownika, bo my podejmujemy decyzje, my nadajemy kształt, kierunek, w którym idzie samorząd, natomiast to jest realizowane przez pracowników. Tutaj u Państwa w studio wielokrotnie chwaliłem pana dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych, ale mogę pochwalić wszystkich i dyrektorów, i pracowników Urzędu Starostwo Powiatowe za ich ciężką pracę i zaangażowanie przez te 5 lat, bo niejednokrotnie musieliśmy zmieniać również sposób pracy. Te ilość pracy była bardzo duża, no, w samych inwestycji drogowych zrealizowaliśmy średnio rocznie około 30, co przez 5 lat to jest 100 kilkadziesiąt, to są olbrzymia ilość pracy, zaangażowania tych osób, którym bardzo serdecznie dziękuję, bo wkładali serce i za każdym razem można było na nich liczyć i to zaangażowanie, to ta chęć zrobienia najlepiej jak umieją właśnie no, jest napawa mnie takim zadowoleniem, że po prostu to wszystko, co myśmy zaplanowali, a
powtórzę jeszcze raz, tego było bardzo dużo, bo samych pozyskanych środków zewnętrznych to jest ponad 200 milionów, samych inwestycji drogowych to jest na kwotę 157 milionów, w tym roku mamy ponad 40 inwestycji na kwotę 57 milionów, to tak, i tak mógłbym mówić dużo o tych kwotach, o ilościach, i mówię to tylko dlatego, że to jest ogrom pracy wielu ludzi, którym bardzo serdecznie dziękuję. Pan wspomina o tych inwestycjach drogowych, czyli to faktycznie to był ten najważniejszy punkt na tą kadencję, właśnie poprawić stan, jakość dróg? To był kluczowy, to znaczy to wszystko zależy, co dla kogo jest najważniejsze. Dla nas on był bardzo ważny, bo bardzo dużo mieszkańców przychodziło do nas właśnie z tymi problemami, że potrzebują chodnika, potrzebują bezpiecznej drogi do szkoły, do pracy, do kościoła. Wybudowaliśmy kilkadziesiąt również bezpiecznych przejść, doświetlonych, z tak zwanymi fotoradarami Dopplera, informujący kierowców o prędkości, żeby zwolnić, ile mogą zapłacić, i to działa, to naprawdę poprawia znacząco bezpieczeństwo przede wszystkim na drogach, ale tutaj nie chciałbym się ograniczać, że to tylko to jest ta jedyna rzecz, czyli drogi, mosty, chodniki, które robiliśmy przez 5 lat, bo trzeba podkreślić bardzo ważną rzecz, a mianowicie edukacja. I oczko w głowie starosty Piotra Chęćka, który no, przez 5 lat walczył o to bardzo intensywnie, że inwestycja, która była zaplanowana na 10 lat, zrobiliśmy w niecałe 4 lata, mam na myśli zespół szkół specjalnych, inwestycje za ponad 30 milionów około, gdzie w znaczący sposób poprawiła jakość edukacji właśnie tych dzieci niepełnosprawnych. Dalej funkcjonowanie urzędu, usprawnienie wydziału komunikacji, usprawnienie innych wydziałów, tak żeby mieszkańcy mogli jak najszybciej załatwić sprawy. Cyfryzacja urzędu, cyfryzacja i zachęcanie mieszkańców do tego, żeby korzystali z e-usług. No, pandemia akurat w sposób taki naturalny wymusiła, żeby te usługi, które da się załatwić online, e-pułapem, innymi elektronicznymi formami, były realizowane. I bardzo się cieszę, że te podejście do tych usług mieszkańców, jak chociażby zbycie, nabycie pojazdu czy inne, pozostały elektroniczne, bo to powoduje, że mamy mniej petentów w kolejkach, dużo mniej znacząco, i ci, którzy przychodzą do urzędu, mogą być w szybki, sprawny sposób obsłużeni. Panie starosto, ale teraz zdecydował się pan kandydować na urząd wójta gminy Dębica. Skąd ten pomysł akurat? To znaczy, ten pomysł jest konsekwencją pomysłu 5 lat temu, bo przypomnę tylko, że byłem radnym gminy Dębica 2014-2018. W 2018 roku kandydowałem na wójta. Była druga tura, w drugiej turze prawie 5 tysięcy mieszkańców mi zaufało. Przegrałem 45,4 bodajże procent osób zagłosowało na mnie, 55 na urzędującego wójta, i przez 5 lat pracowałem dla powiatu, ale również dla gminy Dębica, realizując wiele inwestycji na terenie gminy Dębica, innych gmin również, bo mamy 7 gmin, i też mam takie poczucie satysfakcji po tych 5 latach, że beneficjentami inwestycji powiatowych w całym powiecie są wszystkie gminy w miarę równomiernie. Także taka też poczucie satysfakcji, że radni, nie lubię tego słowa, ale opozycyjni, czyli z tego drugiego klubu, chwalą nas jako zarząd, że również w ich miejscowościach ich wnioski były realizowane i są realizowane, także tutaj jakoś nie dzielimy na radnych swoich opozycji, tylko 4 lata temu dokładnie przyjęliśmy plan rozwoju dróg powiatowych, który został przedstawiony wszystkim radnym, i ten plan realizujemy, i ten plan jest i w każdej gminie, i w każdej miejscowości, gdzie są wymagane naprawy czy remonty dróg, czy chodników. A wracając do tych wyborów na wójta gminy Dębica, co by pan chciał zmienić w gminie? Znaczy, po 5 latach pracy jako urzędnik, gdzie zarządzałem i urzędem, i wieloma inwestycjami, nadzorowałem, kontrolowałem wspólnie tutaj ze starostą, wiem, jak to się robi, i wiem, jak to jest robione w gminie Dębica. Moim takim hasłem wyborczym jest gmina przyjazna wszystkim mieszkańcom. Codziennie od wielu tygodni spotykam się od 5 lat tak de facto spotykam się z mieszkańcami. Przyjmujemy strony w każdy poniedziałek, z przerwą oczywiście na pandemię krótką.
i wiem, jakie są potrzeby mieszkańców, bo oni przychodzą do mnie, do starosty, z tymi potrzebami, zgłaszają je, artykułują i my je wysłuchujemy. Oczywiście na tyle, na ile można, bo nie da się załatwić zawsze każdego w 100%, bo są rzeczy, których się po prostu nie da rozwiązać czasami. Natomiast zadaniem wójta, burmistrza, starosty jest odpowiadanie na te potrzeby i je realizowanie. Natomiast w gminie Dębica jest bardzo dużo do zrobienia. Bardzo dużo zostało zrobione, bo to też trzeba podkreślić. Ja jestem zwolennikiem takiej pozytywnej kampanii, do czego zachęcam oponentów z drugiej strony, bo akurat tam no nie ma akurat takiego nastawienia, tylko są ataki personalne, kłamliwe czasami. Natomiast obecnemu wójtowi trzeba oddać, że zrobił dużo, natomiast teraz może przekazać z czystym sumieniem gminę, bo będę ją prowadził jeszcze lepiej nawet, bo wiem, jak pozyskiwać finansowanie, wiem, jak prowadzić inwestycje, do tego mam szerokie doświadczenie biznesowe, bo prowadziłem swoją firmę i mieszkańcy gminy Dębica zasługują, żeby raz być równo traktowani, żeby te potrzeby były realizowane. No, tak, żeby podać przykład, w ubiegłym... bo czas szybko biegnie, około 2 tygodnie temu zgłosili się mieszkańcy, akurat rodzice Latoszyna do mnie, bo będzie likwidowany oddział, trzeci oddział przedszkolny, gdzie tam była część dzieci zapisana. Ja niestety akurat byłem wtedy na wyjeździe, umówiłem się z nimi na piątek, okazało się, że wicewójt się spotkał z tymi rodzicami we środę, I nagle na stronie i wójta, i gminy, że tematu nie było żadnej petycji, gdzie 71 osób podpisało się pod petycją, żeby utworzyć trzeci oddział. I temat był, problem był i tak jak to też napisałem, że mamy teraz miesiąc cudów, bo czego się nie dotknę w znaczeniu w gminie, to jest dość szybko realizowane przez wójta i gminę. Panie starosta, a co z transportem publicznym? To jest taka, można powiedzieć, jedna z większych bolączek gminy Dębica? Tak, ja nie chcę tutaj mówić o swoim programie, ale powiem tylko 3 takie najważniejsze potrzeby, z którymi mieszkańcy się do mnie zgłaszali przez lata, a szczególnie ostatnie tygodnie. Pierwsze to jest przywrócenie MKS-ów w gminie Dębica i to jest realne i to jest możliwe do zrobienia bardzo szybko i nie takim kosztem, jak proponuje wójt, bo wójt proponuje utworzenie swojego transportu, co uważam za pomysł troszeczkę... nierozsądny, powiem to delikatnie, natomiast na pewno bardzo kosztowny dla mieszkańców gminy i też takie straszenie mieszkańców, że jeżeli ja przywrócę, to trzeba będzie MKS-y, trzeba będzie podnosić podatki w gminie, co jest nieprawdą, bo koszt przywrócenia MKS-ów to jest 1,5 miliona, 2 miliony złotych rocznie dopłaty do MKS-u, a utworzenie związku, nawet nie związku, tylko własnego transportu, to jest kilkanaście milionów i to będzie, szanowni państwo, z naszych podatków, a już nie wspomnę o tym, że MKS, który funkcjonuje w mieście, funkcjonuje w gminach ościennych, jak Czarna czy Żyraków, ma tabor, ma doświadczenie, ma swoją stację paliw, ma swoją stację diagnostyczną i przede wszystkim kadrę, która się na tym zna. I tam wozu kilometr kosztuje 11 zł. I ja się pytam dość często publicznie, jak wójt zamierza zejść poniżej tych kosztów, nawet pierwotnie na stronie było, że zamierza zejść do 1 zł, potem się poprawił, że o 1 zł, natomiast dalej nie wiemy z jakiej kwoty do jakiej kwoty. Jeżeli mamy spółkę, która robi to od wielu lat, ma doświadczenie, to ja się po prostu pytam tak, no jak wójt zamierza to zrobić, nie mając tych wszystkich rzeczy, które ma aktualnie funkcjonująca spółka. O efektach skali nie wspomnę, bo jeżeli dana spółka świadczy usługi dla jednego, drugiego, trzeciego samorządu, to musi mieć koszty niższe niż tylko podmiot, który będzie jeździł w jednej gminie. A jeszcze na koniec o aspektach prawnych nie wspomnę, bo spółka może jeździć na terenie jednej gminy, natomiast jeżeli by chciała wozić mieszkańców, nie wiem, Pustyni, Pustkowa, Zawady do miasta Dębicy, czyli młodzież do szkoły, musi się zatrzymywać na przystankach w mieście, musi mieć porozumienie z miastem. I teraz pytanie,
bo może być sytuacja odwrotna, to gmina będzie musiała, jeżeli miasto wyrazi zgodę, dopłacać do tego transportu i kilometrów w mieście, także... Panie starosto, jeden z priorytetów, o których pan mówi, pozostałe to m.in. przywrócenie budżetu sołeckiego, infrastruktura drogowa, nowy żłobek czy programy międzynarodowej wymiany uczniów, a także wsparcie dla rolników. Jak pan zamierza przekonywać mieszkańców do tych swoich pomysłów? Przekonuję codziennie, spotykam się z mieszkańcami i mogę powiedzieć, że odbiór jest bardzo pozytywny. Bo wiem, jak to robić, bo robiłem to przez 5 lat skutecznie. To tutaj moje doświadczenie jest rękojmią tego, że wiem, jak to zrobić, bo to robiłem przez 5 lat, o tych cyfrach, ilościach powiedziałem wcześniej. Natomiast tych rzeczy jest dużo więcej, bo na spotkaniach mieszkańcy, rodzice oczekują lepszej jakości posiłków dla dzieci w szkołach, oczekują właśnie żłobka w południowej części czy w środkowej części gminy Dębica, poprawy infrastruktury sportowej, remontu tych i dobrego utrzymania, chociażby jak plac zabaw w Paszczynie, byłem ostatnio na spotkanie, zaniedbany i o tą infrastrukturę po prostu trzeba dbać. Natomiast z drugiej strony ja jestem atakowany, że zauważam, że coś trzeba wyremontować, coś trzeba naprawić, natomiast druga strona atakuje mnie w dość taki, bym powiedział, brutalny sposób. To też chcę zmienić, bo nie może tak być, że strona urzędu jest miejscem, bo to co wójt wielokrotnie mówi, że byśmy nie politykowali, on to robi i ja przeciwko temu się również buntuję, bo umieszczenie na stronie, szanowni państwo, urzędu, że wicestarosta, czyli inny urzędnik nie odznaczył się niczym dla gminy, gdzie w tej gminie przez 5 lat zrealizowaliśmy inwestycje na ponad 30 milionów, kilkanaście kilometrów dróg i chodników, o które ja zabiegałem, to po prostu tak nie można. I ja myślę, że ludzie to widzą, zresztą na spotkaniach mi o tym mówią. I zmienimy tą gminę tak, żeby była przyjazna dla wszystkich mieszkańców w równym stopniu, żeby ten dostęp do usług, które są w zadaniach własnej gminy, był równy dla wszystkich. Panie starosto, musimy kończyć. Ostatnie pytanie szybkie. Jak przygotowania do świąt wielkanocnych? Już wysprzątany dom, przygotowane ciasta albo jakieś inne jedzenie? Akurat tutaj Bogu dziękuję za rodzinę, za żonę, dzieci, mam trójkę dzieci i żonę, które akurat w tym trudnym czasie dla mnie, może nie trudnym, tylko pracowitym, bo on jest bardzo pracowity, to jest na jej głowie. Ja oczywiście swoją pracę dołożę w piątek, sobotę, bo to też mamy teraz taki okres już Wielkiego Tygodnia wyciszenia i uważam, że powinniśmy się skupić właśnie na przygotowaniu raz takim duchowym do świąt i później celebrowaniu i takim świętowaniu właśnie radości zmartwychwstania. I chciałbym złożyć przy okazji, jeżeli mogę, wszystkim mieszkańcom i gminy Dębica, i powiatu dębickiego takich radosnych świąt Wielkiej Nocy, radości zmartwychwstania, radości zbudzącej się wiosny do życia i tej radości, że również po świętach będzie Niedziela Miłosierdzia i będziemy mogli zmienić ten świat nasz lokalny na lepsze. Wszystkiego dobrego. Życzenia składał wicestarosta dębicki, a także kandydat na wójta gminy Dębica Adam Pieniążek. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.